Kolejny odcinek z serii Playlista. Dzisiaj jest ze mną ekspert od muzyki, taki sam pasjonat jak i ja. Pan F czy pan Mati? Nie wiem, jak cię przedstawić. Może F. F. Jak widać, mamy taką małą encyklopedię. I on i ja razem sobie to studiujemy, więc dzisiaj będzie 1001 albumów muzycznych. Myślę, że to będzie jedna z wielu playlist, bo to jest skarbnica wiedzy, która się nie kończy. No to co, pierwsza propozycja. Zaczynaj. Przekazuję pałeczkę. Moją pierwszą propozycją jest w zasadzie pierwsza płyta, na jaką można się natknąć, przeglądając tą książkę, czyli jest to Frank Sinatra, płyta In the Wee Small Hour. I czemu akurat ją wybrałem? Nie jestem jakimś wielkim fanem Sinatry osobiście, nie jestem też jakimś fanem wielkim jazzu czy też swingu i tych klimatów, ale jak się Sinatra zazwyczaj kojarzy z takiego radosnego tego chłopaka, który tam pstryka sobie palcami, taki cwaniaczek, ta płyta ewidentnie jest inna niż większość na pewno. Tym, że charakteryzuje się melancholią, takim pesymizmem, jest mocno zaskakująca pod tym względem. Jak można tutaj zresztą wyczytać z tej książki, na pewno wpływ na to miało rozstanie się Franka Sinatry z jej... z Ewą Gardner. I tak, po prostu słychać, ewidentnie słychać smutek w tym, co on robi. To nie jest radosny spacer po parku, jak to można określić w przypadku jego utworów. Tylko to jest picie wódki do lustra w ponury wieczór. Dobra, oddawaj. Teraz ja, moja propozycja, propozycja numer dwa. Płyta, która najbardziej mi się spodobała z pierwszych stron. Co prawda to już jest 104 strona, ale nie wiedziałem, przyznaję się. Kapitan Beefheart and his Magic Band, Save Us Milk. Pomieszanie, poplątanie wszystkiego z wszystkim. Tak w dużym skrócie. Są to czasy 67, czyli jeszcze przedhendriksowskie. Dla mnie to jest jakiś tam wyznacznik, nie wiem jak dla ciebie. Wiesz, że jestem psychofanem. Ale przeczytam wam kawałek, bo nie, jest to bardzo dobrze ujęte. Kapitan nadal miał apetyt na sukces komercyjny, dlatego zatrudnił basistę, profesjonalnego kompozytora, żeby dopracował niektóre piosenki. Członek niedoszłej gwiazdy Rising Sun zajął się aranżacjami i znakiem firmowym, gitarą hawajską, jazzowy wibrafonista i późniejszy filar Magic Band Alex wygładził brzmienie tej mieszanki bluesa, jazzu, psychodelii, R&B, tradycyjnego amerykańskiego folk rocka połowy lat 60. XX wieku. Cudownie brakowało dziecięcego niemal Yellow Brick Road, do szydzącego Dropout Boogie, I'm Glad to czysty soul, Autumn's Child to ambitna psychodeliczna symfonia, Electricity stała się klasycznym utworem granym na temerinie i przejawiający się przez płytę zużyty bluesowy głos Beefheart'a. To już musicie sami sprawdzić. Moją drugą propozycją jest płyta Beach Boysów pod tytułem Pet Sounds, która ma w ogóle bardzo ciekawą historię, bo jest taką cegiełką, jest takim rozpoczęciem takiej potyczki, takiego konfliktu między Beatlesami, można powiedzieć takiego trochę beefu. A wyglądało to mniej więcej tak, że Beatlesi po nagraniu płyty Rubber Soul, Beach Boysi, przepraszam, po tym jak Beatlesi nagrali płytę Rubber Soul, chcieli im sprostać, chcieli im dorównać, a co więcej nawet chcieli ich przebić, więc nagrali album koncepcyjny. Ja sam bardzo uwielbiam albumy koncepcyjne, które łamałyby konwencje takie, że zespół musi powiedzieć, że tam ktoś gra na gitarce, tam ktoś tam sobie pogrywa na bębenkach, jeszcze tam inny koleś stoi i śpiewa. Więc wykorzystali różne innowacyjne patenty, między innymi, jak samaby nazwa płyty Pet Sounds wskazywała, wykorzystywali dźwięki, jakie z siebie wydają zwierzątka, wykorzystali nie tylko, na przykład jakieś tam dźwięki spadających kapselków, czy też dzwonka rowerowego, wplotła w taką konwencję rockową. I cała ta taka wymiana
wydawnicza, która powstała jak Beatlesi i Beach Boysi wydawali swoje płyty, zainspirowała też Beatlesów po to, żeby stworzyć tą najlepszą na świecie płytę, najbardziej wpływową, czyli tego słynnego Sierżanta Pieprza. Oczywiście nie wszyscy podzielają. Oczywiście nie wszyscy. Nie wszyscy podzielają zdanie, jakoby płyta Beatlesów była najlepsza na świecie, ale obojętnie czy też była, czy nie była, to taki, ta płyta pokazuje, że taki zdrowy konflikt między muzykami, którzy chcą się prześcignąć na. Którzy chcą się prześcignąć na pomysły, może doprowadzić do wielkich rzeczy w muzyce. Ja korzystając z okazji sprawdzę sobie jedną rzecz i pozdrowię fankę Beatlesów, od której posiadam tę książkę. Jestem ciekaw, czy to ogląda, bo kiedyś mi mówiła, że tak. Tak, no, tak. Na marginesie, ale wracając. Następna propozycja. Frank Zappa. Każdy chyba kojarzy nazwisko Franka Zappy. Kojarzy go jako buntownika, rewolucjonistę, rockmana i tak dalej. Ja tu proszę. 69 rok, płyta Hot Rats. Instrumentalna płyta, tylko z jednym kawałkiem, na którym jest wokal. Jest to wcześniej wspomniany przeze mnie Kapitan Beefheart. Zacznę od struktury tej płyty, bo jest dobrze ułożona, ciekawie. A więc tak, pierwszy utwór 3.37, drugi 9.16, później jest 8.58, 3.04 i uwaga, 17 minut, 5.15. Na koniec. W moje gusta, ja strasznie lubię te utwory. No to musisz sprawdzić, bo nie wiem czy... Słyszałem u ciebie tę płytę. No właśnie, więc wiesz, o czym mówię. Jeżeli chodzi o to, co tam się dzieje w muzyce, to dzieje się bardzo dużo, ponieważ każdy z muzyków, który brał udział w nagraniu tej płyty, no popisuje się. To chodzi o niesamowitą wirtuozerię gry na instrumencie. Uwaga, kawałek. Willie the Pimp jest mocno zainspirowany jazzem i chodzi w nim głównie o wirtuozerię gry na instrumentach. Utwór Peaches and Religia stał się podstawowym nagraniem kompilacji Zappy, był ulubionym kawałkiem koncertowym przez następne 20 lat. Dziwne i podnoszące na duchu saksofon i organy oraz Zappa na basie oktawowym. Dla kontrastu Willie the Pimp dubuje w bluesowej kopalni, Beefheart warczy, a 7-minutowe solo grane na gitarze Zappy rozwala słuchaczom mózgi. Także wow. Tak, także wow i co mogę powiedzieć, dla mnie jest to początek Fusion. Jedna chyba z lepszych płyt, jeżeli chodzi o początki gatunku Fusion. Na resztę polecam sobie sprawdzić, przeczytać tą skarbnicę, będziecie wiedzieć, o czym mówię. Trzecia i ostatnia płyta, którą ja chciałbym polecić, jest to płyta zespołu Velvet Underground, którego liderem jest ten niesławny Lou Reed, który zepsuł płytę tej metalice, ten table i po prostu to krew i pożoga i smród. Ale żarty na bok. Velvet Underground, może teraz trochę takiego widzę na maniaka Beatlesów, ale Velvet Underground, jeżeli można by porównać do tych Beatlesów, to jest taką totalnie przeciwnością, bo wiadomo, tam żuczki to są takie grzeczne chłopaczki, garniturki, wykąpani, pachnący, zawsze uśmiechnięci, a Velvet Underground z Lou Reedem to jest totalne przeciwieństwo, jest brud pod paznokciami, smród, narkotyki jakieś ciężkie i to wszystko w tej muzyce słychać. Słychać, że muzycy wiedzą, o czym śpiewają, lirycznie podejmują bardzo interesujące tematy. Na przykład dzisiaj można uważać, że wystąpienia transwestyty to może być coś kontrowersyjnego strasznie. To już w 67 roku Velvet Underground potrafił po takich transwestytach stworzyć utwór i nie tylko, bo potrafili z przeróżnych tematów się łapać. Zresztą sama nazwa płyty White Light, White Heat jest o przećpaniu się amfetaminą. I co jeszcze mogę powiedzieć tak na zakończenie? Jeżeli ktoś lubi takie dumowe, takie sludge'owe, takie brudne brzmienia, nieoszlifowane, to myślę, że ta płyta to jest jego must have, must listen, bo to są początki takiej muzyki i brzmi to mimo swojego wieku bardzo dobrze, nawet dzisiaj. To ostatnia moja propozycja. Parliament, Mothership Connection, 76 rok. Głównie zespół powstał
z inicjatywy George'a Clintona. On był zainspirowany brzmieniem wytwórni Motown, chciał go jeszcze tak bardziej pocisnąć w stronę funku. No i stworzył dwa zespoły, właśnie wspomniany Parliament oraz Funkadelic, gdzie tam przez cały okres ich przewidało się około 50 czarnoskórych skórych. We wcześniejszej wersji użyłem słowa bambus, no ale dobra, bądźmy poprawni politycznie. Co mogę powiedzieć o Parliament? Nie, wiem, że ich nie znasz, nie słyszałeś. Nie, to jest w zasadzie, ani nie słyszałem zespołu, ani o zespole i to jest moja w zasadzie pierwsza styczność z nimi. No to tak, patrzcie i podziwiajcie, jak chłopaki wyglądali. Coś takiego. Teraz w dużym skrócie Parliament jest to połączenie jazdy na kwasie, szalonych lat 70., filmów science fiction oraz rasowego funku, rasowe melodie, rasowa rytmika. Na zakończenie cytat, jak już w każdą płytę dałem cytat, no to też dam. Okładka przedstawia Clintona z rozrzuconymi rękami i nogami, z makijażem sięgającym od ud butami na platformach, których wyskakuje ze statku kosmicznego i doskonale opisuje zawartość płyty. Pod przewodnictwem Clintona Parliament wziął funk, zanurzył go w kwasie, odział w styl camp, ciuchy z rodem filmów science fiction i owinął w luz. Tego luzu jest tu niesamowicie dużo, a utwory, jeżeli chodzi o strukturę, raczej norma. 7,46, 4,5, 4,5, 5. Taki typowy funk. No i co? Siódma propozycja, najciekawsza, a teraz się będą działy cuda. Będziemy losować. To nie wiadomo, na co trafimy. To początki wybieraliśmy, to teraz wybierzmy coś dalej. Ja nie patrzę, żeby nie było, że oszukuję. Uwaga. Nie, no nie wiem, co nam wypadło. Portish Head Dummy. Mówi ci to coś? Pewnie, że nie. Patrz, mnie pewnie, że nie. 94 rok. Kraj Wielka Brytania, czas 45-30. Główny cytat: dałbym B w podkład muzyczny, jej styl by się zmienił. Niczym kameleon głosu. Proszę. Coś może? Myślę, że to po prostu będzie wyzwanie dla nas i być może też dla was, żeby sobie sprawdzić w takim razie płytę Portishead, chyba nawet, przepraszam, Dummy. Żeby móc się o niej po prostu wypowiedzieć następnym razem, jak będziemy coś mówić. A ja przeczytałem cytat, żeby nie było. Stworzyli mrocznie nęcący dźwięk mieszający wszystkie nowe zestawy elementów w nieuporządkowane breakbeaty. Rzewne piosenki o miłości, film noir, smoky jazz, świetnie niesymetryczny wokal B w mistrzostwo Geofa, nie wiem, w technologii DJ-skiej i wspaniałe umiejętności kompozytorskie. Brzmi groźnie, brzmi ciekawie. Na pewno sobie ją sprawdzę, jak teraz już na nią trafiliśmy. No ja też sprawdzę. No. Potem mamy tą książkę. Dokładnie, to by było tyle. Czekajcie na pewnie kolejne odcinki z serii Playlista 1001 albumów muzycznych, bo można. Jest weekend. Jest, dobra, jest weekend. Do zobaczenia.